Kolejny opuszczony dom na moim koncie. Tym razem odwiedzę okolice Piły. To nie była planowana eksploracja. Dom zauważyłem z drogi. Postanowiłem zajrzeć do środka. Gdy przekroczyłem próg domu, stwierdziłem, że nie byłem tu pierwszy, co oznacza, że będzie bałagan. Ku memu zdumieniu okazało się, że w domu znajduje się dużo wyposażenia, które było praktycznie wszędzie. Ewidentnie ktoś czegoś szukał. Ze względu na to, że tego typu domu znajduję przypadkowo, ciężko mi powiedzieć, co tu się wydarzyło. Jaki był powód opuszczenia tego domu? Często jest to jakaś rodzinna tragedia. Czasem podział majątku trwający lata. Zdarza się, że domy popadają w ruinę, nim rodzina się dogada w sprawie podziału. Cóż mogę dodać? Nie powinno tak być, ale tak się dzieje. Zapraszam Was na moją kolejną eksplorację. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Jest tutaj jeszcze wejście na górę. Zaraz sprawdzimy, co znajduje się na podwórku. Czy w ogóle idzie tam wejść? Wszystko wskazuje na to, że tak. Pajęczyny rozciągnięte. To bardzo dobry znak. To znaczy, że nikt tutaj od bardzo dawna nie zaglądał.
stare drewniane liczydło. Zobaczcie, ile pajęczyn wszędzie. U góry widać elektronikę. Stare żelazko z duszą. Magiel do frani. Święte krzyże, obrazki. Stary portfel, zapewne pusty. Nie, coś mamy. Mamy 10 groszy. Telewizor, ametyst, stara aluminiowa antena. Pamiętam, że sam miałem taką w domu kiedyś jeszcze. Książki. Tam dalej nie będę już wchodził. Jest tyle pajęczyn. Ciężko będzie się przez nie przebić. Dlatego przejdziemy sobie teraz tutaj. Z tej strony pewnie też słoiki. Tak jest. Tu coś jeszcze mamy. Misiek. A co tutaj mamy?
wspinacze. Tu mamy jakieś konkretne pudełko. O, tu nawet pióro. Żyletka. Co za skarby jeszcze tu znajdziemy? Ten dom, jak wiele innych, to kawał historii. Z tego, co widać, musiała tu mieszkać wielodzietna rodzina. Zejdziemy teraz na dół i sprawdzimy resztę pomieszczeń. Pewnie minęło już trochę czasu, od kiedy opuszczono ten dom. Można tu stwierdzić po bałaganie, jaki został. Krajalnica. Drzwi są cały czas otwarte, więc w zasadzie może tutaj wejść każdy. Tutaj mamy resztę pomieszczeń. Sprawdzimy, jaka data widnieje na artykułach. Może tutaj. 1999. 22 lata. Kaseta. VHS. Jan Paweł II. Jan Paweł II. Pielgrzymka do Polski. Na pewno mieszkał tutaj ktoś wierzący. Zresztą, jak już wspominałem, w każdym z polskich domów znajdują się święte obrazki. Na przykład takie jak tutaj. Takich obrazków wszędzie jest mnóstwo.
Zastanawiam się, dlaczego ktoś opuścił ten dom. Zobaczcie, że całe wyposażenie zostało tutaj. Jakby mieli wrócić za niedługo. Kolejny obrazek, teraz już z pięknym widokiem. Tutaj mamy jeszcze jeden pokój, również zagracony. W każdym pomieszczeniu zauważyłem, że jest piec kaflowy. Zostało trochę bibelotów, przedmioty, które niegdyś dekorowały ten dom. O, nawet kasety. Scorpions. Tutaj kolejny święty obrazek. Telewizor Unitry. Wejdziemy teraz do kuchni. Niewielka, ale niegdyś właśnie tutaj gotowano obiady. Zobaczcie, tutaj nadal wszystko jest. Tutaj mamy przedpokój. Tu było chyba główne wejście. Tak. Zobaczcie, jaki wieszak. Mamy jakiś ciekawy sprzęt. O kurde, jaka wtyczka. Zobaczcie to. To już jest chyba antyk. Maszynka do golenia, taka stara. Odłożymy ją na miejsce. Tutaj widzę jeszcze jedną. Taka sama. W tym salonie będę kończył eksplorację.
Mam nadzieję, że Wam się podobało i będziecie częściej wpadać na mój kanał. Trzymajcie się. Do usłyszenia znowu.